W tym filmie nauczymy się rozpoznawać, kiedy trójmian kwadratowy jest kwadratem jakiegoś dwumianu. Zacznijmy od prostego przykładu. Powiedzmy, że mam taki trójmian. X kwadrat, dodać 6x, dodać 9. I teraz chcę rozłożyć go na czynniki. No to tak jak się uczyliśmy w innych filmach, żeby rozłożyć trójmian kwadratowy na czynniki, to muszę znaleźć takie liczby, których iloczyn da 9, a suma da 6. Zachęcam Cię, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie znaleźć ten rozkład. No dobrze, ile czynników ma dziewiątka? Ile dzielników? No 9 to jest 1 razy 9 albo 3 razy 3. No to popatrzmy, 1 dodać 9 to nie jest 6. Minus 1 plus 9 to też nie jest 6. Ale 3 razy 3 to jest 9, a 3 dodać 3 to jest 6. A może napiszę, czyli 3 razy 3 to jest 9. I 3 dodać 3 to jest 6. Czyli ten rozkład będzie miał taką postać. X dodać 3 razy x dodać 3. Czyli dwa razy pojawia się ta sama liczba tutaj. Czyli widzimy, że ten rozkład to jest po prostu kwadrat tego dwumianu. To jest x dodać 3 do kwadratu. Czyli widzimy, że tutaj ten trójmian ma pewien szczególny rozkład na czynniki. Taki, kiedy po prostu jest kwadratem jednomianu. No i zastanówmy się teraz, kiedy tak się dzieje. Spróbujmy znaleźć jakąś ogólną regułę. No więc widzimy, że po pierwsze, no mamy tutaj kwadrat x, no musi być wieloman kwadratowy, x kwadrat. Tutaj mamy kwadrat jakiejś liczby. 9 jest kwadratem trójki. A tutaj mamy 2 razy 3. 2 razy ta liczba, która tutaj jest podniesiona do kwadratu. No to zobaczmy, że to rzeczywiście jest taka ogólna reguła. Weźmy sobie inny trójmian. Powiedzmy taki. Sprawdźmy to jeszcze na jednym przykładzie. A kwadrat dodać 14a dodać 49. No i znowu widzimy, że tutaj mamy 49, które jest kwadratem siódemki. To jest 7 do kwadratu. A tutaj 14 to jest 2 razy 7. To jest 2 razy 7. Czy też inaczej 7 dodać 7. Czyli znowu jest taka sytuacja, że tutaj mamy jakąś liczbę podniesioną do kwadratu, a tutaj mamy tę liczbę pomnożoną przez 2. No i możemy w takim razie rozłożyć to na czynniki w ten sposób, że to będzie a dodać 7 do kwadratu, jeżeli nasza reguła jest prawdziwa. No ale możemy sprawdzić, że to rzeczywiście jest dobrze, mnożąc ten, wymnażając to wyrażenie po prawej stronie i zobaczymy, że dostaniemy to po lewej. Sprawdźmy, że to jest a dodać 7 razy a dodać 7. No i teraz wymnażam. No to tutaj pomnożę całe to wyrażenie najpierw przez a potem przez 7. Czyli mam a dodać 7 razy a dodać 7 razy 7. Korzystam tutaj z rozdzielności mnożenia względem dodawania. No i teraz drugi raz skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania, żeby wymnożyć a przez ten nawias. Czyli tu będzie a razy a, to będzie a do kwadratu. Dodać a razy 7 to jest 7a. Tutaj też skorzystam z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Mam 7 razy a, to jest 7a. Dodać 7 razy 7, dodać 49. No i widzimy, że te dwa składniki są podobne, one się do siebie dodadzą. Będziemy mieli 14a, dodać 49. Czyli widzimy, że to jest rzeczywiście dobry rozkład. No to możemy napisać ogólną postać takiego rozkładu. Powiedzmy, że mamy a dodać b do kwadratu. Znajdźmy ogólny wzór. Już teraz nie dla jakiejś konkretnej liczby, tak jak tutaj było 3 czy tutaj było 7, tylko powiedzmy, że b jest jakąś dowolną liczbą, a a jest jakąś dowolną zmienną. Czy x, czy a, wszystko jedno. No to znowu skorzystamy z rozdzielności mnożenia względem dodawania. Czyli wezmę całe to wyrażenie, najpierw to całe wyrażenie i pomnożę najpierw przez a potem przez b. To zobaczmy, co nam wyjdzie. No po wymnożeniu dostaniemy a dodać b razy a, dodać a dodać b razy b. Bardzo podobny rachunek do tego tutaj wykonanego na żółto. Czyli tutaj będę miał a razy a, to jest a kwadrat, a razy b to jest a razy b. Tutaj mamy znowu a razy b i dodać b kwadrat. No i znowu tutaj mamy
2 razy taki sam składnik AB, no więc mam takie ogólne wyrażenie. No czyli rzeczywiście widzimy, że jeżeli mamy trójmian kwadratowy, w którym mamy jakąś zmienną do kwadratu, dodać ta zmienna razy 2 razy liczba, która tutaj na końcu jest podniesiona do kwadratu, czyli tutaj mamy jakąś liczbę do kwadratu, tutaj mamy przy zmiennej współczynnik 2 razy ta liczba, no to wtedy to jest kwadrat pewnego trójmianu, tak jak było w tych przykładach. No ale ktoś by mógł na przykład napisać taki trójmian w takiej kolejności, 25, dodać 10x, dodać x kwadrat. No i zobaczmy, że tutaj możemy znowu rozpoznać, że mamy kwadrat czegoś, czyli powiedzmy a kwadrat, tutaj mamy kwadrat czegoś, czyli b kwadrat, a tutaj mamy 2 razy a razy b. Tutaj mamy kwadrat piątki, a tutaj mamy 2 razy 5 razy x, czyli kwadrat tego. Czyli to rzeczywiście też jest kwadrat. Możemy napisać, że to jest 5 dodać x do kwadratu. No oczywiście moglibyśmy też tutaj napisać to w innej kolejności. Dodawanie jest przemienne. Moglibyśmy napisać to w takiej kolejności. No i teraz rozpoznać, że a to jest x, b to jest 5. I tutaj mamy 2 razy a razy b, 2 razy 5 razy x. To się zgadza i napisalibyśmy, że to jest x dodać 5 do kwadratu. No i oczywiście to jest to samo, co tutaj, tak? Bo dodawanie jest przemienne, więc czy tak na to popatrzymy, czy tak, to jest tak samo dobrze. Więc widzimy już, jak rozpoznać, kiedy trójmian kwadratowy jest kwadratem dwumianu.